Lewa ręka! Brawa, Czowa! Idziemy na picie, będzie druga połowa. 3-1, brawo! Myślę, że jesteśmy przygotowani bardzo dobrze do tego spotkania. Jeszcze zostały nam 3 dni do meczu. Mam nadzieję, że to, co sobie założyliśmy w tym okresie przygotowawczym do tego meczu, jest wszystko zrealizowane. Jedziemy tam po 3 punkty. No na pewno, wiadomo, nie odpalili na początku, ale to jest drużyna waleczna. Mi się wydaje, że w każdym meczu tam wiadomo, że walczą, ale na razie im to nie wychodzi. Ale na pewno oni z nami nogi nie będą odstawiali. Znaczy teraz wiadomo, przyszedł nowy trener, praktycznie każdy tam ma czystą kartę i każdy z tych zawodników będzie się chciał pokazać jak najlepszej strony i to będzie dla nas ciężki mecz. Ale wiadomo, Korona początek ma bardzo słaby, bo mają jeden punkt, ale oni w końcu kiedyś zaczną wygrywać. Mam nadzieję, że to będzie dopiero po meczu z nami. No myślę, że tak, że okres w Koronie miałem bardzo udany. Grałem tam 4 lata i jestem zadowolony z tego pobytu w Kielcach. No ale teraz gram dla Gliwic i myślę, że tutaj też miałem w tamtym sezonie rundę jesienną bardzo udaną. Później złapałem 3 kontuzje i jak na razie nie mogę wrócić do pierwszego składu. Nie, myślę, że wiadomo, tutaj zdobyliśmy puchary, tam też byliśmy blisko pucharów, bo graliśmy w finale Pucharu Polski, przegraliśmy z Grodziskiem Wielkopolskim, tam, a w lidze mieliśmy bodajże chyba 5. miejsce, z tego co pamiętam, wiadomo, tutaj mieliśmy 4., więc tutaj zajęliśmy lepsze miejsce i zagraliśmy w pucharach przede wszystkim.